Miłość, nie? Miłość jako rzeczownik czy jest trochę trudna. Tak? Kochać jako czasownik jest trochę lepsze, dlatego że trzeba powiedzieć co. Tak? I teraz nawet jeżeli pan mówi, że miłość wypełni serce, to to jest trochę, przepraszam, trochę puste także, dlatego że miłość czego? Nie ma czegoś takiego jak miłość jako miłość, tak? Jest kochanie czegoś, więc no. Musi być jakiś przedmiot, musi być jakaś wartość, w stronę której to kochanie się kieruje. To jest spór definicyjny. Ale no nie, on nie jest definicyjny, on jest kluczowy, dlatego że jeżeli pan powie kochajcie, tak? To nie mówi nic, bo pustka zostaje, bo nie wiadomo co mamy kochać. Naprawdę, to odpowiedzieć, bo Marcin mnie nie zaprosi, chyba że zrobi inny program pod tytułem Niedzielne Kazanie u Bellera. Ja tam się mogę znaczy, a propos tego co mówicie, zastanawiam, kiedy rozmawiamy o tej pustce, to rozumiem, że tak. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Nie, no to już jest coś, czyli to kogoś, musisz siebie kochać bardzo mocno. To jest bardzo trudne do zrobienia, słuchajcie, ale jak krok po kroku...